końcówka maja. Jeszcze zajadamy szparagi, ale na polu już pojawia się mnóstwo różnych ciekawostek, różnych warzyw. A wśród nich moja ulubiona cukinia, która mi się kojarzy z takim rozkwitem późnowiosennym i wczesnoletnim, z taką żywą zielonością. I bardzo lubię ten czas. Cukinia. I co jest ważne, że w naszym gospodarstwie staramy się lansować, może to jest źle powiedziane, ale naprawdę tak jest, młode cukinie z kwiatem. Kwiaty cukinii, wspaniałe na surowo, dodatek do sałatek, wspaniałe nadziewane i smażone w tempurze. No masę różnych możliwości. I my sprzedajemy kwiaty żeńskie, czyli kwiat, który ma też zawiązek młodego owocu. Także wspaniałe to jest do jedzenia, bo mamy i małą cukinię, i kwiat, który możemy czymś nadziać, albo nawet nie nadziewany zjeść bez niczego. Czyli to jest kwiat, cukinia ma na jednej roślinie, czyli ma kwiaty żeńskie i kwiaty męskie, które nie mają małej cukinii, małego owocu, są tylko na takiej nóżce kwiatek. Też wspaniałe do jedzenia. Czyli cukinia jest rośliną jednopienną, rozdzielnopłciową, a więc na jednej roślinie kwiaty żeńskie, kwiaty męskie. Ale hodowcy już tak to przy tej odmianie wymyślili, że właściwie nawet bez zapylenia przez pszczoły tworzy się już owoc, czyli jest to zjawisko partenokarpii, czyli dzieworództwa. Więc, ale mimo to pszczółki latają, pracują i ta cała plantacja jest taka bucha życiem. Bardzo to lubię. Więc a propos hodowcy, to bardzo często mówi się, że ktoś hoduje warzywa, a ja mówię, że ja uprawiam warzywa. My uprawiamy warzywa na naszych działkach, polach uprawiamy warzywa, a hodowcy hodują, czyli pracują nad poprawą odmian poprzez krzyżowanie, poprzez wywoływanie mutacji, więc jest to zupełnie inna działalność. A więc my uprawiamy warzywa. No i dosyć tego mądrzenia. Dziękujemy.